Muzeum Browarów Żywcu zostało stworzone 9 września 2006 roku. To było w 150-lecie powstania zakładu arcyksiążęcego Browarów Żywcu. Obecnie zlokalizowane jest na obszarze około 2000 m2 w dawnych piwnicach leżakowych. Muzeum Browarów Żywcu, w nim zobaczymy historię naszej żywiecczyzny, połączonej nie tylko z historią samego regionu, ale również z tradycją, 700-letnią tradycją ważenia piwa. Przeniesiemy się naszym wehikułem czasu na XIX-wieczną uliczkę do roku 1881. To tak oczywiście na marginesie rok debiutu naszego żywieckiego portera. Później dalej oczywiście karczma galicyjska, po drodze również dowiemy się o procesie technologicznym. Nie tylko tym obecnym, ale również tym historycznym. Lata 20. trzeba to podkreślić, to rozwój reklamy. To przede wszystkim powstawanie restauracji na terenie całego kraju, nie tylko tutaj na naszej żywiecczyźnie. Te restauracje serwowały niezmiennie produkowanego żywieckiego portera, jak jedno z lżejszych piw o nazwie Zdrój Żywiecki. Ale reklama to też kino. Dobrze widać to w tej sali, bo również tutaj wyświetlamy kroniki filmowe i pokazujemy biegi, sztafety piwne, na których to piwo było serwowane. Beczki przechodzą dokładną toaletę. Przeprowadzano, jak widzimy, w sposób nieco szorstki, lecz gruntowny. To już taka finiszowa jakby sala, kończąca nasze zwiedzanie, labirynt. W labiryncie liczne zdjęcia, w labiryncie również kroniki filmowe. Na ladach leżały balerony, szynki wędzone, boczki. A śledzie, a ryby jakie. Muzeum Browarów Żywcu jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18, ale bardzo byśmy prosili przed przyjazdem o telefon, rezerwację telefoniczną bądź też mailową. Pierwsza rzecz, jaka uderza, to jakaś czystość. Dużo miedzi i dużo osiołów.